dobry Państwu, stale Pana Macie kłania. Chcę Państwu powiedzieć anegdotę, która miała miejsce w Chicago i to mój znajomy mi kiedyś opowiadał lata, lata wstecz. Jak to jechał w Chicago, jechał samochodem i na skrzyżowaniu przed nim stał ortodoksyjny Żyd w takim oczywiście takim station wagon, takim Capri Classic typowy, którym akurat Żydzi lubują jeździć, lubią się wozić. No i właśnie ten Żyd miał po prostu problemy z wyjechaniem, tak powiem szczerze, bo ten siak, że się światło się zmieniało, on tak jechał, nie mógł się wpasować w te zielone światło. W każdym razie był strasznie zdecydowany. No i ten w końcu, ten mój kolega, wychylił się z okna i się wydarł na tego Żyda, mówi: jak jedziesz, parchu jeden? Żyd wyjrzał przez okno, mówi: przecież się jedzie. Także, że to mnie bardzo rozbawiło, bo akcja i reakcja. Pozdrawiam, hasta la vista.